każdym odcinku przedstawiamy trzech nowych uczestników. Czas na dzisiejszy numer jeden. Przed Państwem Mirosław Grabas. Dzień dobry, witam Was. Mirosław Grabas, pseudonim artystyczny Mirosław. Mam 44 lata, urodziłem się i wychowałem w Sosnowcu. Od 8 roku życia przez 28 lat grałem na weselach i innych imprezach okolicznościowych. Obecnie od 2017 roku występuję na scenie Disco Polo. Utwór, który pragnę Państwu zaprezentować, jest utworem romantycznym w stylu ballad pop pod tytułem Być tylko z Tobą. Muszę Wam powiedzieć, że mam poważny problem, bo jak wiecie, w programie Mosz Grajwka Zostań Gwiazdą szukamy ludzi, którzy mają to coś. Przed Wami Mirosław Grabas. Witam Cię gorąco w naszym studio. Dzień dobry, witam serdecznie. Biorąc pod uwagę liczbę festiwali, utworów, które masz na swoim koncie, no to chyba jest znak, że Mosz to coś, co się widzom podoba. No skoro jakieś tam nagrody zdobyłem, disco polowe, to myślę, że coś tam mam, skoro ludzie tak ocenili mnie. Powiedz mi, jakie to były festiwale i jakiego typu nagrody? Najważniejszy festiwal, który teraz wygrałem, to była nagroda za najlepsze wykonanie wokalne autorskiego utworu Disco Mazowia, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Disco Polo Dance. No właśnie, utwór autorski to nie jest takie proste, no bo śpiewanie coverów jest proste, prawda? Tak. Ale jednak stworzenie czegoś swojego, no to naprawdę wymaga pracy i chyba poświęcenia. Znaczy tak, śpiewanie coverów, czy to jest proste? Nie do końca. Ponieważ nawet coverowe piosenki trzeba czuć się w ten utwór, tak? Zrozumieć tekst, wsłuchać się w muzykę. Jeżeli chodzi o autorskie utwory, to jest tym bardziej trudniejsze. No właśnie, ale ty to masz na swoim koncie, ale powiedz mi teraz, jak to się wydarzyło? No bo w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, kiedy zapala się taka lampka i człowiek myśli, będę robił to. I w twoim przypadku pojawiła się lampka, będę robił muzykę. Kiedy to było? Może zacznę od początku. Od 14 roku życia gram na różnych imprezach typu wesela, dancingi, studniówki, komersy, inne imprezy okolicznościowe, eventowe. W 2017 roku zaświeciła się taka lampka wraz z moim przyjacielem Konradem, który również ze mną tworzy nasze autorskie utwory. Trzeba spróbować czegoś innego. No i wtedy właśnie wydaliśmy utwór Być tylko z Tobą i jeszcze jeden, który na razie nie będę zdradzał. Być tylko z Tobą to utwór, z którym jesteś dzisiaj w programie Mosz Grajwka. I powiem Ci, kiedy usłyszałam ten utwór, to pomyślałam sobie, że to nie jest taki typowy utwór disco polo, bo to jest taka troszeczkę ballada chyba. To jest pop ballada i tak naprawdę troszeczkę ciężki do zaśpiewania, ponieważ są tam różne interwały, które trzeba naprawdę umieć zaśpiewać. I już za chwilę przekonamy się, czy ta pop ballada trafi do Waszych serc. Mirosław Grabas wykona piosenkę Być tylko z Tobą. Jeżeli kochacie właśnie takie melodyjne ballady, to piosenkę dedykujemy specjalnie dla Was. Ale, ale, nie zapomnijcie, że na drodze Mirka do półfinału znajduje się Wasz telefon. I by wesprzeć go, wysyłamy SMS pod numer 72068. W treści wpisujecie gwiazda.mirosław. Nie muszę przypominać, że liczy się liczba nadesłanych SMS-ów. Trzymam kciuki i mam nadzieję do zobaczenia w półfinale. Również mam nadzieję. Liczę na Was. No właśnie, do dzieła, drodzy Państwo. Jak powiedzieć wam, ile dla mnie znaczysz, że słów mi brak. Dziś chcę powiedzieć ci, że mocno tak dziękuję za te wszystkie dni. I każdą noc, bo tylko ty w radość zmieniasz wszystkie szare dni. Być tylko z Tobą, bo Ty jesteś aniołem mym. Tulić Cię mocno, ciągle szeptać, że tylko Ty. Z Tobą blisko w każdej chwili, gdy będzie źle. Nie pozwól mi o
się, ty też nie zostawiaj mnie. Być tylko z tobą, ciągle trzymać za rękę cię. Tulić cię mocno, ciągle szeptać, że kocham cię. Kiedy ty jesteś blisko, wtedy wiem, że mam wszystko, bo ty jesteś moim aniołem, ty wypełniasz me wszystkie dni. Wiedz, że jesteś jak świeży powiew wiatru, gdy sił już brak. I ty dajesz mi siłę i nadzieję na te szare dni. Więc daj mi dłoń i nie bój się, zabiorę cię daleko, bo dziś tylko chcę być tylko z tobą, bo ty jesteś aniołem mym. Tulić cię mocno, ciągle szeptać, że tylko ty. Z tobą blisko w każdej chwili, gdy będzie źle. Nie pozwól mi odejść, ty też nie zostawiaj mnie. Być tylko z tobą, ciągle trzymać za rękę cię. Tulić cię mocno, ciągle szeptać, że kocham cię. Kiedy ty jesteś blisko, wtedy wiem, że mam wszystko, bo ty jesteś moim aniołem, ty wypełniasz me wszystkie dni. Utwór taki, ja bym to nazwał typowy szlagier, który mimo, że pierwszy raz go słuchasz, wydaje się, że go znasz, można do niego potańczyć. Tutaj było tak to zrobione, powiem, na takim poziomie, że ja bym tam jeszcze parę rzeczy może i dodał, bo to jednak jakby troszeczkę się z kimś kojarzyło. Nie wiedzieliśmy z kim dokładnie. Ja wiem. Już wiesz? Tak? No to Universe jest taki zespół, nie wiem czy... Znaczy ja myślę, że gdyby to miał Universe, to by tam trochę więcej zadzioru było, co być może ten utwór by ożywiło. Natomiast zagrany, zaśpiewany, tak, że przyjemnie się też tego słuchało. Co ty prosta historia w prostym obrazku, może taki lekko naiwny, ale to się tak, jak mówisz, fajnie oglądało, fajnie słuchało. I też teledysk nieprzekombinowany, oczywiście tutaj też porównując inne, można by tak, to było jeszcze zrobić bardziej. Się. Natomiast tu była też taka szczerość w tym wszystkim. Też, to nieprzekombinowana, tak, więc... tak jest. Mirku, masz ten głos taki rzeczywiście zbliżony do uniwersów. No Heniu, jak zaśpiewa, to ja teraz nie wiem, czy ja pomyślę, że to Mirek, ale powolutku. Ale to cię absolutnie fajna, nie przekreśla, także... Fajna melodia, to się zgadzacie, że fajna melodia. Tak. Płynie to lekko, zrobione na takiej lekkości, nie wysilasz się. Mhm. W twoim teledysku sympatyczna kobieta. No. Jest to jakaś opowieść, jest to jakaś historia. Na pewno dużo muzycznie jeszcze do zrobienia, bo te dźwięki se tak płyną leciutko, ale to jest fajne w tym wszystkim, że ty czujesz że się... bardzo przyjemnie się tego po tak, prostu słucha. Jakbyś sterował swoim... chętnie posłuchamy więcej. Swoim głosem. Posłuchamy.